cisza. Pana organista uczę, żeby jednozwrotkiem. Bardzo proszę zakończyć. Pan organista niech słucha, ogłoszeń. Niech Bóg zawsze was jednoczy i niech będzie z wami. Błogosławieni, którzy wielbią Pana i chodzą Jego drogami. Przez wytrwałość pracy swojej zdobywają dobrobyt i szczęście. Niech Bóg zawsze was jednoczy i niech będzie z wami. Pogotowie energetyczne. Ale dobry wieczór panu, mówi Anna Jękosz. Proszę pana, my się jeszcze nie znamy, ale ja bardzo z pana minę poznaję i witam pana serdecznie, a mianowicie ci Szczupakowie to chcą spalić Matkę Boską Częstochowską, Matkę Boską Różańcową i Matkę Boską Siedmiu Boleści. I proszę pana, i świeci się, pali się światło u Czerneckiego tam w kuchni i proszę... Proszę coś poradzić, bo my go chcemy pogromić. Proszę pana, ja dzwonię na pogotowie, energetykę i w ogóle i jeszcze na policję i do tej pory nikt go nie może pogromić, żeby mi, u mnie światło nie zgasło, żeby mi nie wybiło na szyby, bo ja mam komputer i Radio Maryja, proszę pana. Ma pani światełko? Tak, mam. W tej chwili mam. No to jaki jest problem? A żeby, ta żeby u niej się nie świeciło. Czemu? No bo czasnie światło u mnie. No czemu ma się u nich nie świecić? No bo oni chcieli spalić Matkę Boską Częstochowską. No co ma jedno do drugiego? To teraz już nie wiem, proszę pana. Nie bardzo rozumiem, o co pani chodzi. No teraz już nie wiem jak to, bo ta pani na pogotowiu na Pułaskiego powiedziała mi, żebym zadzwoniła do was. Ale nie wiem, o co pani chodzi. Co pani chce, żebym zrobił? No żeby pan zlikwidował światło u Szczupaka, ponieważ oni chcą spalić Matkę Boską Częstochowską, Matkę Boską Różańcową. No już teraz pan pojmuje? Nie. Nie? Nie. To może kogoś innego pan do telefonu da, może jakiegoś pułkownika albo przełożonego. Ale ja jestem sam w tej chwili. To co zrobić? Niech pani poprosi, żeby zgasili światło. Kto? Ja tam pójdę, no żebym oberwała? Ja nie rozumiem, dlaczego ja mam im prąd wyłączać. No bo się spali u nas, bo się spali Radio Maryja. A czemu ma się spalić? No bo oni palili Matkę Boską Różańcową. A skąd pani wie? No bo tak, bo tak odczułam, bo ja jestem święta, proszę pana. Ale jak pani to odczuła? Proszę? Jak pani to odczuła? No odczułam, ponieważ się bardzo źle czuję, bo 7 razy byłam gazowana dzisiaj. Przez kogo? Przez Czernecki i przez Szczupaków. No to musi pani na policję dzwonić. No to już dzwoniłam w tej sprawie i proszę pana, powiedzieli mi, żebym do pana zadzwoniła. No ale, no i co? I co ja mam zrobić? Ja pani nie odgazuję. Proszę pana. Niech pan w tej sprawie zadzwoni na straż pożarną. Bardzo pana uprzejmie. To nie moim obowiązkiem jest dzwonić gdzieś tam po innych instytucjach. Ja pilnuję tego, co do mnie należy. Dobrze, to ja zadzwonię w takim razie na straż pożarną. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Proszę. Da im panie i też chciałem to ogólnie pomodliłem się za ludzi żyjących i nieżyjących.
bo ja jestem katolikiem. U mnie nie ma takiego czegoś, żeby coś i na ten temat. O, nie będę mówił, powiem amen. Alleluja! Alleluja! Nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Celebremos a festa do Senhor. Aleluia. Zawsze was jeden.